Siemanko, jak co tydzień w poniedziałek zapraszam Was na podsumowanie poprzedniego tygodnia w grach opartych o blockchain, o technologię NFT czy kryptowaluty. Dzisiaj troszeczkę taka mała zmiana graficzna. Po Waszej lewej stronie macie tematy, które dzisiaj będę poruszać, czyli Awagochi wita w sieci Matic, Sorare bierze na siebie prowizji na opłaty w rampie. Mamy też tutaj informacje, jak będzie wyglądało całe przejście na blockchain Ronin w Axie. 15 sezon na arenie Axie, 25 tysięcy rewów do rozdania z okazji chińskiego Nowego Roku. Gods Unchained tworzy turniej za $1000 i tokenizacja nieruchomości na Engine. A u góry, zaraz tutaj pode mną, macie trzy rzeczy, które należy wykonać. Po pierwsze, zasubskrybować. Po drugie, obejrzycie materiał do końca, bo na końcu powiem, jak cały tydzień będzie wyglądał, jakie mam plany odnośnie materiałów. No i przede wszystkim, jeżeli Wam się podoba, to postarajcie się udostępnić to w mediach społecznościowych, do których macie dostęp, ponieważ im większa będzie nasza społeczność, tym będę potem w stanie większe jakieś nagrody zaproponować od tutaj gier, o których rozmawiamy. Szczególnie też Was zapraszam. Link tutaj do moich mediów społecznościowych będzie na dole, czyli Facebook, Twitter, Discord. Szczególnie na Discorda możecie mnie dosyć szybko złapać i porozmawiać o różnych kwestiach. Natomiast już teraz przechodzimy do aktualnych tematów. I tradycyjnie tutaj podsumowujemy sobie informacje odnośnie tego, jak wolumen sprzedaży wyglądał i sama sprzedaż. Tym razem wybrałem grafikę CryptoDefer. Jak widzicie, nadal w wolumenie tutaj najwięcej jest odnośnie CryptoPunk. Natomiast pod względem już tutaj samej siedmiodniowej sprzedaży mamy Sourare. Na dalszych miejscach pod względem wolumenu no coraz bardziej spada Axie Infinity i to pewnie będzie z uwagi na to, że no jeszcze całkowicie nie przeszli na ten blockchain boczny Ronin. Dobrze widzę, trzymają się krypto Kitties. Na tutaj dalszych miejscach jest formuła 1 Delta Time. Natomiast pod względem samej sprzedaży, tak jak już wspomniałem, Sourare, ponieważ codziennie tych kart tutaj bardzo, bardzo dużo jest sprzedawanych. Tak jak byłoby napomknięte, Awagochi całkowicie już się przeniosło na system Matic i informuje, że ten system jest tak szybki jak Autobahn, czyli niemiecka autostrada. Natomiast, żeby bezpieczeństwo zachować, to nigdy nie należy tokenów z Maticu gdzieś tam umieszczać na giełdach takich jak na przykład Binance. Zawsze używać przy tokenach Maticu aplikacji do tego stworzonych. W innym wypadku po prostu te tokeny z powrotem wrócą do sieci Etheru. I tylko pozostaje się cieszyć brakiem tutaj opłat za prowizję, no i wysokimi prędkościami przesyłu. Tak jak wcześniej zostało powiedziane, Sorare bierze na siebie prowizję w przypadku płatności wykonywanych przez RAMP. Myślę, że to taki ukłon w kierunku tutaj graczy, natomiast no, to nie jest rozwiązanie długoterminowe i mam nadzieję, że gdzieś tam planują. Z tego co wiem, co czytałem tutaj po jednym ze spotkań z głównym deweloperem, no to gdzieś tam jakieś takie plany są, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo to jeszcze nie ma jakichś bliżej określonych. Odnośnie przenosin na boczny blockchain Ronin w Axie Infinity, to trzeba pamiętać, że wszelkie jakieś landy i różne itemy należy przenieść do 1 marca 2021 roku.
I trzeba mieć na uwadze, że to się odbywa w dwóch ścieżkach. Pierwsza, która teraz się odbyła, to można wykonywać już depozyty i wyciągać kwoty w Etherze oraz landy i, tak jak mówiłem, itemy są już transferowane na blockchainie Ronin. Natomiast stakowanie AX, zbieranie tokenów, rozmnażanie stworków, no i same tutaj Axis dopiero będą na blockchainie Ronin w drugiej fazie. Na ten moment nie ma jakby takich informacji. Jest za to informacja, że z powrotem wracają walki PvP na arenie i będzie się odbywać 15 sezon, gdzie do zgarnięcia jest dla wszystkich 10 tysięcy AXS. Dla 200 walczących, no to tutaj cena dosyć mocno idzie do góry, więc na ten moment to jest bagatela, chyba już wyjdzie nam gdzieś około 12, a ponad 12 tysięcy. Także myślę, że kto ma te swoje Axis, no to warto wziąć udział w takiej arenie. Odnośnie tutaj, tak jak mówiliśmy, 25 tysięcy tokenów REW zostanie rozdane z uwagi na świętowanie chińskiego Nowego Roku. I od 12 lutego do 15, czyli w poniedziałek, będą różne wydarzenia, za które otrzymamy określoną liczbę tokenów. A 50 tokenów REW otrzymamy za to, że zrobimy retweeta, tweeta informacyjnego właśnie o tym wydarzeniu. 100 tokenów REW można otrzymać, kiedy skończymy okrążenie w F1 Delta Time w Time Trial w czasie tego wydarzenia. No i żeby 300 REWów otrzymać, to trzeba wykonać całe okrążenie. Natomiast już wtedy w Grand Prix modzie. A więc w takim wypadku, no tutaj mamy w sumie można otrzymać 450. Tutaj nie ma jakichś informacji, że to się może sumować, czyli po kilka okrążeń robić na przykład, raczej nie. Także sumarycznie 450 tokenów REW. Ktoś się pytał pod moimi filmami odnośnie Gierka Ścianek. Też będę miał takowe w planach, żeby Wam pokazać w tym tygodniu. Moja karcianka, w którą gram i na ten moment jest opłacalna chyba do grania w weekendy. Gods Unchained ogłasza turniej 13 lutego z pulą $1000. Myślę, że dosyć ciekawie. Na pewno gdzieś tam będę na Discordzie szerzej o tym mówił. Engine ogłosił współpracę z firmą Labs, czyli będzie tutaj tokenizowany rynek nieruchomości. No, bardzo dosyć ciekawa rzecz, ponieważ Engine na ten moment jest głównie znany z takiego, bardziej z metaversu rozległego odnośnie gier. Natomiast tutaj też implementacja tego tokenu do takiego życia codziennego, co myślę, że można sprawdzać, jak to będzie wpływało na jego wycenę na giełdzie. No i tutaj ostatnia rzecz, która się nie pojawiła w temacie, natomiast uważam, że warto o niej wspomnieć. Gra Infinity Fleet była omawiana w siedmiu wspaniałych grach na 2021 rok i uważam, że to może być bardzo ciekawa gra. I oni zachęcają do inwestowania, do wspomagania. Na zasadzie to jest troszeczkę takiego Kickstartera na blockchainie, czyli Stoker.io, a na platformie można wpłacać kasę. No i w zależności od tego, co wpłacimy, różne takie gratyfikacje otrzymamy, tak jak mówię, zupełnie podobnie jak na Kickstarterze. No już od $100 będziemy mogli otrzymać pierwszeństwo udziału w fazie alfa, ale nie tylko, bo tutaj u dołu będzie przeznaczony dla wszystkich, którzy cokolwiek płacą, taki dodatkowy statek. Więc jeżeli planujecie grać a w tą grę i chcecie być na wyprzedzić tych, którzy będą zaczynać, no to warto rozważyć, czy gdzieś tam te $100 nie wysupłać i
nie kupić sobie udziału w grze. Odnośnie poprzedniego tygodnia to by było na tyle. A teraz, tak jak Wam obiecałem, już tutaj do Was wracam. Powiem, jak planuję rozegrać ten tydzień, o ile mi tam wszystkie rzeczy fajnie się zgrają, praca i dzieciaki, no bo tutaj, żeby wykonać dla Was tę firmę, to też trochę czasu to zajmuje samo nagranie, potem sprawdzenie, czy wszystko fajnie się to nagrało, montaż, także to też jest czasochłonne, ale chciałbym, żeby przynajmniej taki film się ukazywał raz przynajmniej na 2 dni, albo no najlepiej to by było codziennie. No i żeby one zawierały naprawdę sporo, sporo treści, żebyście mogli je z czystym sercem oglądać do końca i dalej udostępniać. I na ten tydzień planuję. Jutro na pewno rano będzie ten zaległy film odnośnie Sorare. Już mam ponagrywane w weekend, gdzieś tam mi się udało w niedzielę nagrać odnośnie Ligi Rosyjskiej. Mam już jakieś wstępy odnośnie Ligi Japońskiej, więc jutro pewnie do południa im takie zbiorcze informacje o Sorare, gdzie tam zwrócić uwagę te ligi, które nadejdą w przyszłym tygodniu. Druga taka rzecz to na pewno pojawi się opisówka do Neon District, takie moje pierwsze spotkanie z tą grą. W tym tygodniu też zrobimy tak informacyjnie, nie mam jeszcze jakby na to takiego nazwy. Nie wiem, zastanawiam się, czy może tutaj nie wrzucić formułę live'a, na przykład wieczorny czwartek, odnośnie tutaj wybierania z zawodników, kupowania. No bo chciałbym tutaj pokazać Wam, jak można monitorować składem, na przykład wybierzemy skład do 50 dolarów, do 100 dolarów, powiedzmy do 200 z takich różnych przekroi, ewentualnie jakiś taki skład z najlepszych zawodników w Europie i będziemy porównywać, który skład najlepiej nam się opłacało wybrać. To szczególnie dla tych, którzy pytają, ile trzeba wydać, żeby zacząć grać w Sorare. W tym tygodniu planuję nagrać pierwszy film z serii odnośnie gier opartych o blockchainie, ale taki ogólny, żeby Wam pokazać, dlaczego warto grać, co to są te tokeny NFT, co to jest ten cały blockchain. No, taka trochę edukacja, ale też takie zestawienie. Takich coraz więcej postaram się, żeby było filmów, na przykład odnośnie Sorare, zawodnik versus zawodnik, albo to też wrzucimy w jakichś może live'ach. No i z chęcią też od Was się dowiem. Możecie czy to w komentarzach pisać, ale też fajnie by było, żebyście się zaczęli pojawiać na tym moim Discordzie. Każdy z Was też pewnie gra w jakieś, albo zaczął grać w jakiegoś typu gry oparte o blockchain. Wiadomo, ja we wszystkich nie jestem w stanie wziąć udział, więc też z chęcią Was zapraszam na ten kanał. Gdzieś tam będziecie mogli zachęcać społeczność do swojego rodzaju gier. Wszystko jest jakby do dogadania, tylko ważne, żebyśmy mieli tą społeczność rozległą wtedy, że tak powiem, inna gadka jest odnośnie jakichś takich bonusów dla takich społeczności, co widzę szczególnie po Amerykanach, jak oni mają stworzone tam swoje społeczności. I na przykład w niektórych grach jakieś pewne samochody mogą rozdawać naprawdę bardzo grube takie te tokeny NFT. No i mam nadzieję, że my powoli, powoli też tutaj budujemy taką społeczność. Na razie chciałbym bardzo Wam podziękować za te 54 suby, za każdy komentarz, bo każdy komentarz naprawdę jest bardzo cenny i pozwala mi mieć jakiś pomysł, utrzymywać ten pomysł na te filmy. Na dzisiaj to już by było wszystko. Ja za chwilę będę montować ten film i kolejny, żebyście na rano mieli odnośnie Sorare. Także wkrótce się widzimy. A wy w komentarzu dajcie znać, czy byście chcieli, żebym tutaj jakiegoś takiego live'a może raz w tygodniu zrobił. To by było na wszystko i na razicho.